miłe słowa, ale oczywiście ja już się nie zgodzę z jedną rzeczą. Przyczyna wygrania PESEL. Czy my coś źle zrobiliśmy? Nie dobrze, ale przyczyna choroby? Nie, absolutnie. Pytanie powinno być źródło wygrania PESEL. Ja Państwu powiem, bo ja oczywiście się troszeczkę przygotowałem, bo to jest najtrudniejsze pytanie akurat dzisiejszego dnia. Źródło PESEL, źródło wygrania. 116 lat tradycji. 116 lat tradycji. To nie dzisiaj, Szanowni Państwo, że dzisiaj jest partia, która jutro będzie miała inną nazwę, PJN za chwilę może dobro wspólna, albo może coś innego. To po drodze był ZSL, Panie Starosto. Dobrze. Panie Starosto, tutaj to zaprotestują te 116 lat tradycji. Jeszcze Pan zapomniał, że był PRM? Bo ja nie. Ja pamiętam, ja pamiętam, nie było... Panie, nie było innej w tym czasie opcji. Albo PZPR, albo kto nie chciał, to musiał uciekać do ZSL-u. Bo to nie było. Ale to ja panu nie przekazałem. Historia, po pierwsze historia i od początku, Szanowni Państwo, to nie jest tak, że dzisiaj my jesteśmy od wczoraj na scenie publicznej. Ja przypomnę tylko, pierwszy starosta powojenny, Walter Kuźny z PSL-u. Pierwszy starosta, który był tak naprawdę w wyborach samorządowych w 1998 roku, Kasper Zimny. To my jesteśmy cały czas. To nie od dzisiaj, jak mówił kolega Adam. Bo banki spółdzielcze, OSP i GS-y, jasne. Bo bank spółdzielczy nazywał się Bankiem Ludowym. Tutaj tak naprawdę ci Mazurzy to byli w Mazurskiej Partii Ludowej. To ta tradycja, to gdzie nasz absolutnie. I dzisiaj faktycznie to są ludzie znani w społeczeństwie. To są ludzie, którzy są wartościowi. To nie jest dzisiaj, że ktoś powie, że prezes Górczyński, Kasper Zimny, czy ktoś jeszcze, to nie są ludzie, którzy nie tworzyli tego powiatu. Oni tworzyli i oddali swoje serce na to wszystko. A my jesteśmy po prostu pokłosiem tego wszystkiego tak naprawdę. I my utrzymujemy tę tradycję. My nie chcemy tak naprawdę zmieniać swoich barw. Zielonym i do twarzy. Ja powiem otwarcie. Zielonym i do twarzy i tym, którzy z nami szli, to tak naprawdę. My ich nie namawialiśmy, weź podpisz deklarację, będzie to pomóż być w PSL. Nie. Oni sami nas wybierali. To nie jest tak, że my kogoś namawialiśmy i kogoś osiągnęliśmy za sznurek do wyborów. To ktoś patrzy na to wszystko i widzi. Proszę bardzo, ja chcę iść z tą partią albo z tą partią do wyborów, z czystym stowarzyszeniem. I nam to tak naprawdę się po prostu...